Żeby zacząć inwestować, nie potrzebujesz wcale dużo pieniędzy. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moim sposobem, gdzie zainwestujecie jedynie 200 zł, nie ruszając się z domu. Oczywiście sam próbowałem swoich sił w tego typu małym biznesie, więc na końcu odcinka podam Wam informację, ile wydałem i ile zarobiłem, używając tej techniki. Więc w co zainwestować te 200 zł? W zestaw do odlewania świec, które później będziemy sprzedawać na serwisach aukcyjnych. Na wstępie uprzedzę, że nie opłaca się kupować już gotowych zestawów, ponieważ możemy sporo przepłacić. Najlepiej poszukać produktów na serwisach typu Allegro. A co właściwie musisz kupić? Zacznij od materiału do wykonania naszych odlewów, a dokładniej parafiny. Myślę, że 2 kg na start powinny w zupełności wystarczyć. Następnie potrzebujesz knotów, które pozwolą w ogóle odpalić nasze produkty. Teraz trzeba zadbać o najważniejszą rzecz, jaką jest forma do odlewu świeczek. Na tym punkcie warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie: w jaką niszę chcemy celować? Prościej mówiąc, komu chcemy sprzedawać produkty? Na przykład, naszą niszą mogą być pary, więc kupujemy odlewy w kształcie serc. Również trzeba uwzględnić, w jakim okresie jesteśmy. Jeżeli oglądasz ten odcinek niedługo po publikacji, to zbliżają się święta wielkanocne, więc dobrym pomysłem są świece w kształcie królików. Warto też zadbać o różnokolorowe barwniki do parafiny. Aby dać potencjalnym klientom większy wybór. Teraz wystarczy opłacić zamówienie i czekać, aż nasze produkty przyjadą prosto pod nasze drzwi lub do paczkomatu, jeżeli wybrałeś taką formę dostawy. Kiedy dostaniesz swoją przesyłkę, możesz od razu zabrać się do pracy. Parafinę należy roztopić, dodać barwnika i wlać do formy, w której mamy już zamontowany knot. Nim przejdziesz dalej, powinieneś zrobić przynajmniej cztery estetycznie wykonane świece. Jeżeli na początku coś nie wychodzi, to na spokojnie. Możesz później roztopić nieudaną partię i odlać ją od nowa. W moim przybdaku dopiero trzy świeca spełniały moje oczekiwania. Kiedy już mamy kilka dobrze wyglądających świec, należy im zrobić dobrej jakości zdjęcia. Warto odpalić jedną ze świeczek do zdjęć. Pamiętaj też, że jeżeli oferujesz równokolorowe świece, to powinieneś pokazać różne warianty produktu. Teraz chyba najważniejszy etap, czyli wystawienie ogłoszenia, na przykład na OLX. Pamiętaj, aby opis był ciekawy i zachęcający do zakupu twojego produktu. Możesz na tym etapie skorzystać z pomocy czatu GPT. Ja również wysłałem link do produktu gdzie tylko mogłem. Relacje na Instagramie lub Facebooku również udostępniłem znajomym, którzy mogliby być zainteresowani zakupem. Tutaj ogranicza się tylko pomysłowość. Pamiętaj tylko, aby nie być nachalnym oraz nie reklamować się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Również możemy skorzystać z opcji promowania na serwisie OLX. W moim przypadku zestaw do świec razem z dostawą wyniósł 140 zł. Reklama na OLX na tydzień to koszt 7 zł. Paczki, w których wysyłałem, kosztowały po złotówce. Sprzedałem łącznie 25 sztuk po 7 zł, więc zarobiłem 175 zł. Do tego zostało mi sporo parafiny, więc zysk stale będzie się zwiększał. Jeżeli wytrwałeś aż do teraz, napisz w komentarzu Inwestowanie. Możesz też zostawić kciuka w górę, a jeżeli interesują Cię treści tego typu, zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku na dole.